Cześć, Bartek Kaczorowski, Podkarpackie Centrum Usługowo-Szkoleniowe KAMET. Jak się pewnie domyślacie, kolejny odcinek z zasad udzielania pierwszej pomocy. Skoro wiemy, że jest bezpiecznie, przechodzimy do działania, a więc najważniejszy element musimy sprawdzić, czy nasz poszkodowany potrzebuje naszej pomocy. W tym celu musimy ocenić jego przytomność. Ocena przytomności to naprawdę prosta sprawa, a w wielu przypadkach sprawia sporo problemów. Wyobraź sobie, że zdarzają się wezwania typu leży człowiek na ławce przed blokiem, ale nie mogę sprawdzić, czy potrzebuje pomocy, ponieważ akurat gotuje obiad, albo przeszedłem dalej i to nie moja rola. Jedźcie i sprawdźcie. Nie wiem, czy wiesz, ale jeden zespół ratownictwa medycznego przypada na mniej więcej 25 do 30 tysięcy mieszkańców. Dlatego nie ma możliwości, żeby karetka przyjeżdżała do każdego leżącego przed sprawdzeniem przez osoby trzecie, czy ten poszkodowany potrzebuje faktycznie naszej pomocy. Inny ciekawy przypadek. Sytuacja, gdzie karetka zostaje wezwana do osoby nieprzytomnej, która leży w krzakach. Na miejscu okazuje się, że nie ma żadnej osoby poszkodowanej, a w krzakach leżą tylko nogi manekina. Pozostaje pytanie, czy wzywający chciał sobie zrobić głupi żart, czy było to na tyle bezmyślne, że nawet nie pokwapił się, aby podejść i sprawdzić, czy faktycznie jest tam osoba potrzebująca naszej pomocy. Aby ocenić przytomność poszkodowanego, nie bijemy po twarzy. Nie lejemy wodą, bo też nie chcielibyśmy, aby ktoś nas tak traktował. Zapytaj poszkodowanego, czy cię słyszy. Możesz delikatnie potrząsnąć go za ramiona lub poklepać po ramieniu. Jeśli jest przytomny, na pewno zareaguje. Jeśli nie, oznacza to, że dzieje się coś złego. I już w tym momencie należy wyznaczyć osobę, która za chwilę będzie ci pomagała. Wyznaczając osobę do pomocy, masz pewność, że za chwilę będzie miał ci kto pomóc. Jeśli zwrócisz się do tłumu o pomoc, najczęściej nikt nie będzie chciał ci pomóc, bo każdy wyjdzie z założenia, dlaczego ja, przecież inni może wiedzą więcej na temat pomocy i chętnie jej udzielą. Wyznaczając osobę do pomocy, presja z tłumu sprawi, że taka osoba na pewno z tobą zostanie i będzie musiała razem z tobą współpracować. W kolejnym odcinku dowiesz się, w jaki sposób postępować z osobą nieprzytomną, aby prawidłowy sposób udzielić jej pomocy. Tymczasem zachęcam do udostępniania filmu i oczywiście do subskrybowania i lajkowania moich kanałów, czy to na Facebooku, YouTubie, czy też Instagramie. Do zobaczenia. Cześć!